Dashboard, witam Was w kolejnym odcinku, na kolejnym wyjściu. Zanim sobie przyjdziemy, to dzisiaj Wam trochę poopowiadam. Będą dwa tematy, takie trochę sprzętowe. Fotopułapka M15 od Hika. Fotopułapka, na którą bardzo dużo osób czekało, jest dostępna, można ją sobie już spokojnie kupić. Natomiast fotopułapka no trochę inna, chociaż to rozwiązanie, które tutaj M15 ma, już funkcjonuje w Stanach od jakiegoś czasu. Natomiast to jest fotopułapka, która tak naprawdę nie potrzebuje karty SIM, w cudzysłowie, nie musicie kupować karty od naszego operatora, bo tam już w środku jest karta, która działa, jest tutaj włożona, taka, o, taka mała, biała, i ona jest już od producenta w komplecie. Działa ona na zasadzie komunikacji z telefonem, ale poprzez aplikację. Nie działa na zasadzie, że wysyła Wam zdjęcia, wszystkie dotychczasowe, większość fotopułapy, które funkcjonują na rynku. Tylko tutaj macie całe ustawienia fotopułapki, odczyt zapisu jest zrobiony, Wy możecie go sobie odczytać u siebie w telefonie. Pobiera się aplikację od Hika i macie tam urządzenie, możecie je konfigurować, ustawiać, odczytywać zapisy i tak dalej. Nagrywam w Full HD. Full HD, z tego co tam przejrzałem, chyba na maksymalnie może nagrywać 10-sekundowe filmy, w tej niższej rozdzielczości dłuższe. Myślę, że 10-sekundowe spokojnie wystarczą. Do robienia zdjęć to nie ma wielkiego znaczenia, można ustawić sobie najwyższą rozdzielczość. Iluminacja podczerwieni, czyli iluminatora, jest na fali 940, czyli niewidocznej dla zwierzyny. Co jeszcze? Słuchajcie, fotopułapka ma wbudowanego GPS-a, więc jakby ją ktoś wziął, to dostaniecie od razu informację na aplikacji, zobaczycie, że fotopułapki nie ma, zmieniła swoje miejsce, więc to jest taki jej spory plus. Dużym plusem jest jej cena, bo kosztuje, słuchajcie, 1000 zł. Do niej potrzebujecie dokupić baterię. Chodzi w większości fotopułapek w Polsce dystrybuowanych jest z reguły 8. To są też fotopułapki na 12, ale ta ma akurat 12 baterii, więc to powoduje, że jej praca jest dużo dłuższa. Potrzebujecie kartę SD, którą trzeba włożyć. Myślę, że 32 spokojnie wystarczy. No i co? No i macie podgląd cały czas w telefonie, co mi się strasznie podoba. Aplikacja, którą macie w telefonie zainstalowaną, macie inne urządzenia z Hika, na przykład termowizor, na przykład noktowizor, no różne, wszystko to Hik robi. Obsługujecie jedną aplikacją, wybieracie tylko urządzenie i jesteście w urządzeniu, że tak powiem. Więc to tak pokrótce, pójdziemy ją powiesić, zobaczymy, co ona tam nagra, więc pewnie w jednym kolejnych odcinków będziecie mieli jakość tych nagrań. Te nagrania z M15 już są oczywiście w sieci, możecie sobie wygooglować, znaleźć, czy to na YouTubie, czy po prostu w Google'ach, ale są dobre, od razu Wam mogę powiedzieć, że są naprawdę niezłe, są dobre. Tak jak dla nas, na przykład na potrzeby nagrywania materiałów do odcinków, szczególnie jeżeli chodzi o nagrywanie w nocy, to M15 się sprawdza tak. No i co? No i my idziemy na polowanie w ogóle. Jest godzina, słuchajcie, jest godzina 18.36. Więc idziemy się przejść, zobaczymy, czy ruja wystartowała. Żniwa powoli ruszyły. To jest takie naprawdę takie ślimaczym tempem. Jęczmienie, rzepaki zostały skoszone. Nie całe, żebyście mieli świadomość, zostało skoszone takie 5-10% może areału jęczmienia i rzepaku tylko, więc jeszcze długa droga, żeby te pola się odkryły, ale już widać fajnie siedzące grzybacze na ścierniskach, to taka pierwsza oznaka jesieni, aczkolwiek zobaczymy, czy ruja już jest, chociaż zaczyna coś kapać z nieba. Pójdziemy, poszukamy dzików na pszenicach, no połazimy trochę z Michałem. Mam nadzieję, że coś zobaczymy. Może się coś uda nagrać. I tam mam jeszcze jedną rzecz, którą chciałem Wam pokazać, ponieważ Łuszczek, firma, która produkuje montaże i nie tylko montaże, tłumiki. Dobra firma, polska firma, naprawdę jakościowo myślę, że no top, także tutaj nie ma co mówić, że jakieś te montaże czy tłumiki są jakości kiepskiej, bo są bardzo wysokiej jakości. Ja je bardzo cenię, są naprawdę świetne montaże, są super powtarzalne, ale Michał wymyślił jeden montaż, szczególnie do użytkowników broni marki Blazer. Nie będę Wam mówił dokładnie co, ale wziąłem go ze sobą, więc Wam go pokażę. No dobra, idziemy się przejść, powiesimy fotopułapkę, no i będziemy patrzeć, co się tam na tej fotopułapce nam nagra. Jestem bardzo, bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że zobaczyć możliwości tego urządzenia, jak będzie dla mnie osobiście, jako osoby, która prowadzi bloga, która prowadzi kanał, takie urządzenie naprawdę bardzo pomaga i muszę się zaopatrzyć w 4-5 sztuk,
i rozłożyć i będziemy nagrywać. Już tych odcinków z odpułapek trochę było. Nie przedłużając, idziemy na podchód, także widzimy się już tam za strumieniem. Poszukamy rogaczy, mamy wabik ze sobą, wziąłem butolo dzisiaj. Zobaczymy, czy coś już tam na ten wabik przyjdzie. Ruszamy. Nie wiem, bo ktoś zostawił. Kornelka się ucieszy. Tak. Pozdrowienia dla mojej córki. No i strumyk trochę wysechł. I mamy dwa koty. Jeden kot domowy, a drugi kot leśny. Uważam, myśliwski zając to kot. Oczywiście kierując te słowa do tych, którzy nie polują i nie wiedzą. Tutaj mamy szaraka, a do góry na balocie mamy kota domowego. Bandytę wybitne, bandyta wybitny. Wabik zawabimy, zobaczymy. Czy są ludzie, jak na pewno sarny są. Nie chodzi o to, czy są. Ja wiem, że są, tylko czy przyjdą. Jak widzicie, ruja ewidentnie już się zaczyna. Już mamy, szukaliśmy parę. Młody rogacz. Trzeci rok życia, moim zdaniem. Z kuską. Były dwa daniele. Nie skupiłem się na tych danielach. Zeszły sobie na dół do strumienia. O, coś tam idzie jeszcze. Idą w lewo. No, schodzą. Schodzą na dół do strumienia. A rogacz się położył. Podejdziemy jeszcze kawałeczek, żeby było widać trochę więcej tego pola i postoimy, zobaczymy, co się tam dzieje i opowiem wam o tym montażu, ale podejdziemy kawałek, bo tam jest częściowo łąka skoszona i jest szansa, że jakiś przehera będzie.
Jak widzicie, ten rogacz taki średnio zainteresowany tą kozą. Kózka sobie poszła, on został. Początek rój, pierwsza faza. Ale jednocześnie środek lata, za chwilę jesień. No i słuchajcie, przejdziemy kawałek. Tam mamy pszenicę, której jak byłem na polowaniu z Marceliną, to udało mi się nagrać dzika. I też na tej pszenicy mogą być dziki. Jest owiec, który też widzieliście, gdzie nagrywaliśmy Daniele. I idziemy sobie najpierw na tą pszenicę, tam mamy kawałek do niej spory. Zobaczymy, co tam, czy na tej pszenicy nic nie ma. I wracając, zajrzymy na owiec. A teraz słuchajcie, odstawię sobie ten sztucer, będzie mi wygodniej. Zobacz, zaraz pokażę, bo mam go w kieszeni. Jeszcze nie odpakowany. Także pierwsze odpakowanie. Jakieś muchy mnie tu atakują. A, żeby było, to tutaj mi się musi wyostrzyć. Laser z szyną pikantiki. Tak jest. Chcę wam poopowiadać trochę o tym, bo jest to rozwiązanie świetne. Folijka do kieszeni. Słuchajcie, co my tu mamy? Mamy szynę pikantini, a dół mamy pod blazera. O co w tym chodzi? Możemy na stałe zamontować, przykręcić ten montaż w gniazda, czyli to jest jakby to montaż siodłowy, przykręcić go na stałe za pomocą kluczek Torxa i na stałe do jednostki, do broni marki Blazer. Czyli będziecie mieli to założone, to wtedy na tą szynę Picantini możecie założyć każdy inny celownik, wykorzystując na przykład szybki montaż z firmy Łuszczek. O co w tym chodzi? Słuchajcie, pomysł świetny, zrobili to naprawdę nieźle. Dlaczego? Dlatego, że ja znam wiele osób, wielu myśliwych, jeszcze sobie tą lornetkę, będzie mi wygodniej, słuchajcie, znam wielu myśliwych, którzy posiadają blazera i nie tylko blazera. Mają na przykład drugą jednostkę broni, powiedzmy Zauera. W kalibrze blazera mają, powiedzmy, w kalibrze 8,57 na przykład, a Zauera mają 223. A chcieliby używać jednego celownika. W tej chwili możemy polować na zwierzynę, na drapieżniki, czyli u nas na zwierzynę drobną, nie każdą drobną, ale drobną, czyli na drapieżniki, możemy polować z noktotermowizji i na przykład możemy polować na dziki. Mając 223 kaliber, jednostkę broni z szyną Picantini, możecie zamiennie stosować ten sam montaż i ten sam celownik, bo one z reguły mają kilka profili, na które można ustawić na dwóch jednostkach broni. Mało tego, to nie macie ilości ograniczeń. Jeżeli na każdej waszej jednostce jest szyna Picantini, no to możecie stosować, tak? Mi to strasznie pasuje, bo na przykład na jednym blazerze zakładam sobie ten montaż i na pozostałych dwóch, trzech innych jednostkach mogę ten sam celownik wykorzystać. Rozwiązanie rewelacyjne. Montaż, słuchajcie, nie pamiętam jego ceny, ale on kosztuje w granicach około 900 zł. Natomiast za te 900 otwiera wam się pełny wachlarz. Możecie robić wszystko. Mi na przykład wpadłem na taki pomysł, że wiele osób, których kupuje u nas celownik, czasami się pytają, czy można go wstępnie przystrzelać, zamontować i tak dalej. Powiem wam tak, no teraz już tak, bo zakładam sobie ten montaż, zakładam sobie na blazera, kupujecie, powiedzmy, Infireya TH50, zakładam go i chcecie mieć go z montażem i na szynie Picantini, chcecie mieć go wstępnie ustawionego, no wyciągam z pudełka, jadę na strzelnicę, strzelam pod swoją broń, oddaję go wam i wtedy już macie go ustawionego. Widzicie, gdzie nie musicie tego punktu trafienia szukać po całej tarczy, tylko wyciągacie z pudełka i wstępnie już macie. Oczywiście to nie jest przestrzelane pod waszą broń, ale już macie zrobione to o tyle, że wystarczy korekta 2, może 3 strzały i broń ustawiona. Przystrzelany celownik do waszej jednostki broni. Pakujemy go z powrotem. Także jakby ktoś był zainteresowany, to możecie pisać, bo rozwiązanie jest naprawdę świetne. I tutaj gratulacje i ukłony dla Michała, bo coś takiego zrobił. Idziemy zobaczyć na tą pszenicę. Mam nadzieję, że coś tu jeszcze spotkamy. Montaż sobie schowam, bo to mój. Zostawiam go sobie, żeby wam wstępnie ustawiać optykę. Zresztą można ustawić praktycznie każdą.
jeżeli ktoś później będzie chciał to z montażem na szynę Picantini, tak? Dobra, nie będziemy przedłużać, tylko słuchajcie, idziemy dalej, zobaczymy co się dzieje. Wydaje mi się, że dzisiaj dobry dzień, bo zwierza sporo, słuchajcie, podeszliśmy do auta 500 metrów i już było trochę saryn, były daniele, był zając, był nawet kot. Więc o, następne sarny, popatrz, te się ganiają, zobacz. Zmęczył się, położył. No i co, mamy 27 lipiec, tak? Dobrze mówię? Tak. Tak, 27 lipiec. Ruja się zaczęła. Tak jak mówiłem. Końcówka lipca, początek sierpnia. Myślę, że 2-3 dni i ona już będzie taka bardzo mocno widoczna, ale to najlepszy okres, to jeszcze za 5-6 dni dopiero się zacznie. Ten taki najlepszy, z najlepszych. Czyli przyszły tydzień, od połowy przyszłego tygodnia, ta druga część przyszłego tygodnia to będzie to ruja naprawdę fajna i ten okres potrwa około 8-10 dni takiej bardzo intensywnej ruji. Idziemy dalej. Stoimy w łonie pszenicy. Pszenica już ma kłos wywinięty do dołu, czyli już się nadaje do koszenia. Teraz sprawdzimy. Będę mówił trochę ciszej, bo słuchajcie, bo tutaj jestem przy ustawiciku. Zobaczcie. Popatrzcie. Ziarno twarde, a zapach tego, YouTube wam tego nie odda. W mieście takiego zapachu nie ma. Normalnie pachnie takim młynem przemielonym zbożem. Zaraz wam Michał pokażę pierwsze oznaki tego, że byki się już zaczęły wycierać. Mamy świeżutko wytarte, wyczemchane, czemcharogacz. Wytarte. Nie wiem, jak jest jakieś określenie, jak byk się wyciera, to mi napiszcie, bo nie wiem. Teraz już się przyznaję, bez bicia, nie mam pojęcia. Natomiast tutaj widać, że już tu któryś byk walczył i scypuł, zdzierał. Dzisiaj nawet na WP przeczytałem taki idiotyczny artykuł, że leśnicy wyjaśniają, że całe zakrwawione jelenie w lasach to jest ich naturalny cykl życia. A ludzie już myślą, że nie wiem, że chorują. Nieważne. Słuchajcie, stoimy tutaj przede mną, znaczy przede mną, po mojej prawej ręce, za mną, z tyłu, za kamerą. Dzięcioł się odzywa. Jest pas tarni. Poniżej tego pasu tarnin jest ciek wodny. Dziś jest tak duszno, niewyobrażalnie duszno. Dziki, jeżeli są, to leżą w tych tarninach.
Więc podejdziemy sobie jeszcze 40-50 metrów, staniemy i poczekamy. A ja sobie przekąszę ziarenko pszenicy. Ruszamy. Muszę tą ambonę zrobić. Myślę o tej ambonie tutaj, nie wiem, kilka lat. Zawsze jakoś mi to miejsce, jak już przychodzi do stawiania, to mi ucieka. Tu mam przepiękny widok, słuchajcie. Przed nami jest jeden ciek wodny, dosyć daleko. Się ciągnie. Za nami jest drugi. I to pole jest tak poprzecinane takimi rymzami, wąwozami. Ogólnie te pola tu posiadkowane. Jeszcze póki są zboża, póki kombajny tak mocno nie zcięły, musimy drona wziąć i tu wylecieć. Muszę wam to pokazać, bo miejsce jest przepiękne. Typowo dużo tu zwierząt jest, bardzo dużo. Jest miejsce takie, że sarny są jelenie zimą, jelenie są latem. Jambona w tym miejscu pozwoli naprawdę na prowadzenie obserwacji. Nawet jak ta zwierzyna wyjdzie gdzieś dalej, 300-400 metrów, to można zjeść i podejść. Zawsze ambony traktuję tak, że czasami sobie lubię posiedzieć. A jak coś wychodzi daleko, no to już nie ma takiej siły, żeby mnie na ambonie zatrzymała, tak? Więc staram się zawsze tą zwierzynę podchodzić. Już ostatnio coraz rzadziej mi się chce strzelać do tej zwierzyny. Podejdziemy jeszcze 30 metrów, tu już się ten pastarń zaczyna i ciągnie się. I bardzo często tutaj dziki leżą. Ja to tak często mam, że jak poluję z podchodu, często, szczególnie z Michałem, jak jesteśmy razem, bo mi to łatwiej nagrać, to przejdę, postoję w jednym miejscu, popatrzę na długość papierosa. Kiedyś to jeszcze półtora miesiąca temu bym powiedział, że na długość papierosa rzuciłem fajki. Więc popatrzę, co się dzieje. Tam dalej mamy owsa. Już były pierwsze sarny zauważone, rogacz z kozą. To już jakiś cel podchodu jest, tak? Ono nie było mega daleko, ale coś tam się w tym owsie dzieje. Natomiast wystarczy stanąć, popatrzeć pod nogi. Tutaj widać, że zwierzyna na to pole wychodzi. Z tyłu za nami kawałek wody. Jesteśmy na górce, na wzniesieniu, a jest jednak woda. I dokładnie tu, gdzie stoję, powinna być ambona. Miejsce przepiękne. I już wam powiem, że ta ambona tu stanie. Stanie w tym roku, postawię tą ambonę. Bo i zimą na jelenie, i latem na dziki, na rogacze i na drapieżniki. Tutaj jest weksel, ciąg zwierzyny jest bardzo duży. Natomiast ta zwierzyna tu często przechodzi tędy. I kiedyś tutaj strzeliłem dwa dziki z podchodu, polując na lisy. Przyszedłem z babikiem, auto zostawiłem mega daleko. I sobie idę. Co jakiś czas tam się zatrzymywałem, babiłem. Dochodzę tutaj do tego miejsca, a tu na pole z tych tarnin wyjeżdża, nie wiem ile było, 3 chyba. Udało mi się dubleta wtedy zrobić, strzeliłem dwa fajne przelatki. Zimą, a śniegu tu było po kolana. Idziemy dalej, a jeszcze jedno wam powiem, to tak jako ciekawostkę. Pamiętajcie, że im bardziej zachwaszczone pole, bardziej zachwaszczona uprawa, tym zwierzyna z niej chętnie korzysta, bo ją mniej po prostu w to widać. Zjedziemy sobie na dół, tam jest taki rów, oni go trochę wyczyścili, właściciele tych pól, ale przejdziemy wzdłuż tego rowu, może jakieś sarny będą, może dziki, zobaczymy i zobaczymy na owiec przy drugim cieku wodnym. Mam nadzieję, że coś tam będzie. Dobra, idziemy dalej.
sobie spacerujemy z Michałem. Nie wiem, ze 3 km dookoła. Jak stoimy na takiej nieszczęsnej uprawie soi posianej tylko na dopłaty. A tu mamy owiec. Jak byłem tu z Marcelą, to mówiłem, że na ten owiec trzeba zajrzeć za tydzień. Słuchajcie, tu jest przejście na przejściu. Widać, że ta zwierzyna tutaj... Nie wchodzę w środek, więc nie wiem, czy żeruje. Ale widać masę przejść. Cały czas coś tutaj kursuje. Siądziemy na tej ambonie. Ambony mam jeszcze 250 metrów. Sobie siądziemy i posiedzimy. Skoro tutaj... No tutaj nie mają co jeść, chociaż sarny będą na tym żerować. Jelenie, ogólnie zwierzyna połowa, ale dziki powinny na ten owiec wyjść. No nic, zobaczymy. Owiec jest na pewno dojrzały. Siądziemy na ambonie i posiedzimy z godzinkę, zobaczymy, co się będzie działo. A jeszcze jedno. I teraz się przypomniało. Za jakiś czas idę, zatrzymuję się w babie. Sarny nie reagują na wabik, ale słuchajcie, najlepszym okresem, najlepszą porą do wabienia sarny jest druga połowa rui. Na pewno nie teraz. Na pewno teraz większość rogaczy jest z kozami lub je dopiero szuka i je znajduje. Dopiero jak pokryją te pierwsze jedną, dwie kozy, one wtedy zaczynają intensywnie szukać i wtedy warto wabić. Więc nawet jak macie wabik, warto mieć wabik. Uważam, że każdy z Was powinien mieć. Nawet jak nie jesteście selekcjonerem, idziecie na polowanie, spróbujcie, zawabcie. Jeżeli Wam nie przychodzi, mimo że ktoś tam mówi, że ruja u saren zaczyna się od połowy lipca i trwa do połowy sierpnia, to się nie zrażajcie, tylko pójdźcie za tydzień, za półtora tygodnia w to samo miejsce, nawet za 3 dni i zawabcie. Nie chodzi o to, że jak macie wabik, wabić trzeba. Trzeba próbować, bo akurat może Wam wyjść, nie wiem, wielotykowiec, może Wam wyjść przepiękny myłkus na wab. Natomiast jeżeli nic nie przychodzi, to nie znaczy, że tam nie ma sarny. Po prostu albo one są gdzieś z drugiej strony krzaku, z drugiej strony remizy, są gdzieś w kukurydzy i nie przychodzą, bo koza jest kozłem, tak? Więc wabić trzeba. Tak jak Wam mówię, jeszcze nie jest to dobra pora na polowanie z wabikiem. Jak Wy to oglądacie, być może to już jest ta pora. Być może to już jest po tej porze. Natomiast na pewno 27 lipiec, tutaj na Przedgórzu Sudeckim, w Sudetach, to nie jest jeszcze ruja. To jest dopiero sam początek. U nas tu będzie, tak jak Wam mówię, 2, 3 sierpień. To już wtedy będzie super. Także druga połowa przyszłego tygodnia, wtedy zaczynamy intensywnie polować. Idziemy dalej, idziemy na ambonę. Idziemy, idziemy i co 30-40 metrów taka ściana. Co, pochodziliśmy, ambonie posiedzieliśmy, był tylko borsuk. Można było jeszcze siedzieć, słuchajcie, na ten owiec. Może pewnie dziki wychodzą na 100%. Widziałem, ile jest przejść, ile jest stropów. Ale jakoś tak nam się nie chciało za bardzo posiedzieć. Posiedzieliśmy chyba z pół godziny. Wróciliśmy do punktu wyjścia. Postoimy na tej łące, może coś tu wyjdzie, jakiś lis. Chociaż strasznie wieje, wiatr. Zerwał się taki. Gdzieś bokiem burza szła. Strasznie, strasznie duszno. Ale zwierzę dzisiaj było dużo. Słuchajcie, sarny, zające, daniele. Borsuk był. Nie było to, na co żeśmy polowali, tak? Oczywiście rogacze były, można było strzelić kozła, ale nie było to, nie było żadnej rewelacji. Łani ubiegłorocznej nie było. W drugim roku życia nie było takiej łani.
Dzików nie spotkaliśmy. Myślę, że tutaj to już jakby tylko przechodziły przez tą łąkę, to możemy wtedy gdzieś ewentualnie. No i co? Ewentualnie jakiś przehera. Ale lisy to u nas są dosyć mocno przyczepane. I z tymi lisami to tak ciężki temat. To trzeba poczekać na ścierniska. No co, będziemy powoli kończyć. Jakby, jak zwierzyna by się pokazała, to jeszcze do Was wrócimy. A jak nie, to dajcie znać, jak się Wam odcinek podobał. W każdym odcinku trzeba coś strzelić. Nie za każdym razem się udaje, że tak powiem. Dzisiaj mamy typowy taki spacerowy z podchodu. Trochę o montażach było, o fotopułapce. Zobaczymy, co ona nagra. Sam jestem ciekawy. Już niedługo w następnym, jednym z kolejnych odcinków zobaczycie, co nagrała. Ogólnie mi się podoba, także od razu Wam mogę powiedzieć, że sprzęt jest dobry. Zarówno fotopułapka, jak i montaż. Także co? Czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. No, chyba, że Święty Hubert nam coś jeszcze tutaj wystawi. A jak nie wystawi, to do zobaczenia i dasz bór. Wspomnij jeszcze o tym, że niedługo 40 tysięcy subskrypcji na Huba tak, i w ogóle tak. Takie tam zdety. Dobra. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz na koniec, bo dobijamy do 40 tysięcy subskrypcji. No dla nas to jest najlepsza motywacja, nie ma lepszej. Już u Was jest prawie 40 tysięcy. Na dzień dzisiejszy, jak to kręcimy, to jest 38 400, gdzieś tak. Więc za chwilę te 40 tysięcy pęknie. Zrobimy jakiś fajny konkurs dla widzów z fajną nagrodą na te 40 tysięcy. No zobaczymy, ale nagrodę to zrobimy jakąś taką sytą, także wydaje mi się, że będzie fajna. Może jakiś fajny pastorał, może jakiś fajny nóż. No zobaczymy, coś takiego naprawdę dobrego. Także zachęcam do subskrybowania, kto jeszcze nie subskrybuje. Jak sobie klikniecie dzwonek tam, taki obok subskrypcji, to nie przegapicie żadnego odcinka. I dla nas to też ważne, bo nam YouTube obcina zasięgi ze względu na to, co tu leży. I jak się gdzieś to przewinie, jakieś nietypowe słowo, to od razu nam to tnie i zasięgi słabną, więc może nie do każdego trafia. Jak Wam się podobają materiały, rzućcie je do swojego Facebooka, Instagrama. No co, zapraszam na nasze social media. Wszystkie. No ale przede wszystkim na YouTube. Kto nie subskrybuje, klikajcie subskrypcję. Jak te 40 tysięcy pęknie, to robimy fajny, jakiś fajny konkurs. Zobaczymy jeszcze w jakiej formie, ale on będzie na YouTubie, na pewno nie na Facebooku, na pewno nie na Instagramie i nie na TikToku. Zrobimy go po prostu na YouTubie pod jakimś odcinkiem. Zrobimy jakiś komentarz i zrobimy naprawdę fajną nagrodę. Także co? Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia i dasz bór.